Mamy następne zlecenie. Słuchajcie, biała Dacia Logan, z tego co wiem, stoi sobie na autostradzie. Dlaczego stoi? Nie jedzie, bo mu rura wydechowa odpadła. Pojedziemy, zobaczymy, scholujemy to. Na autostradzie na 100% tego nie będę naprawiał. W razie czego wziąłem sobie, bo byłem akurat, jak telefon dzwonił mi u mnie w warsztacie, to sobie wziąłem jakieś tam druty. Może mu przywiążę tą rurę, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Ponieważ z tego, co zauważyłem, to facet nie ma berlińskich numerów rejestracyjnych, także może się uda rurę przywiązać, to sobie pojedzie dalej, a nie to go odstawimy po prostu do warsztatu. Do siebie go nie wezmę, o, nie ma miejsca, ani czasu, ani ochoty na takie małe, drobne naprawy, bo to będzie wymiana rury wydechowej godzinę, dwie, za dużo za to skasować nie można. Ja biorę sobie tylko takie naprawy, które mi odpowiadają. Tak jest, no. Prawo wyboru mam. Mam prawo, jak to się mówi, z pierwszej ręki. Także słuchajcie, no, tak jak widzieliście, to Suzuki wziąłem sobie do mnie na plac. No, tam będzie troszkę pokomplikowane, tam jest coś do zarobienia, no, w każdym bądź razie. Także zobaczymy, co to będzie dalej, bo to będzie tak, albo z ubezpieczalni, albo kupię, a nie to się naprawi po wypadkowe, no ale to będzie grube, nie? Rozliczenie z ubezpieczalnią i tak dalej, także to już jest grube, gruba naprawa, ewentualnie. Albo kupię za parę groszy i sprzedam. Zawsze to jakiś dodatek miły do pracy, nie? Jak to jeszcze się mówi, masz łeb i to kombinuj. Tak to jest. Tak to jest z nami Polakami. Zobaczcie, tyle lat pod zaborami, tyle lat okupacji i tak dalej, a my nadal mówimy po polsku. Nie do wyplenienia jesteśmy. Taki naród. Zawsze sobie damy radę. W każdej sytuacji i wszędzie. Pamiętajcie, jak się budzicie, ja jestem Polak, ja dam radę. Nieważne, gdzie bym był, co bym nie robił. Dobra, taka sentencja. Widzimy się na autostradzie. No i dojeżdżamy pomalutko na miejsce. To będzie zjazd teraz Alboinstrasse i między tym zjazdem Alboinstrasse a zjazdem Tempelhofa Damm powinien stać tą Dacią w tym kierunku, w kierunku lotniska Schönefeld. Jeśli się nie mylę, jeżeli dobrze zrozumiałem. A w ogóle to zaznaczyłem, że ja przyjąłem zlecenie w ogóle. Przyjąłem. O. Miśki już są. Słuchajcie, tak jak ja już wam wspominałem, na tej autostradzie, na setce, tutaj wszędzie są kamery. Jeżeli wam się zepsuje samochód, to się nie zdziwcie. Automatycznie policja przyjedzie. I już go holujemy. Poprosimy ich, aby nam pas ruchu zablokowali. No i kurde, dwie osoby. Jak ja nie lubię, jak są dwie osoby. O, policja domyślna. Policja domyślna, widzicie? Zablokowała ruch. I bierzemy to autko. A teraz krótka przerwa w gwoli jasności. Jeżeli jest samochód na autostradzie zepsuty i to jest nieważne, czy mu kółko trzeba zmienić, czy powietrze zeszło, czy kawałek rury mu odpadło, czy cokolwiek, czy tylko troszeczkę zeszło powietrze, trzeba byłoby dopompować, mógłby jechać dalej. Nie. Auto jest zabierane jak najszybciej, aby nie blokować autostrady. Także wierzcie mi, robię to jak najszybciej się da, aby jak najszybciej odblokować ruch, aby mogło wszystko funkcjonować prawidłowo. Jedziemy. Halo. Halo. Hast du gesehen? Ja. Ja, ja. Alles gut, bleiben Sie da. Alles gut.
schon fertig, ne, mit dem. Hast du schon alles gemacht schon bei dem? Dann weg den. Gleich reparieren. Ne, stopp. No i tak jak mówiłem, ludzie byli spoza Berlina, spod Drezna, dokładnie mówiąc. I słuchajcie, rura była strasznie urwana, tak jak zobaczycie teraz na wideo. I no nie szło tego drutem naprawić. I słuchajcie, ale odstawiłem ich na parking, bo oni mówili, że znajomy przyjedzie z przyczepą i sobie odbierze to auto. Także na pierwszy lepszy parking, nie przejmowałem się, żeby nawet dostęp do przyczepy był czy coś, no bo auto jest jeżdżące, tylko ma rurę urwaną, jest głośne i nic więcej, nie? No, prawdę mówiąc, ja bym sam nim do domu pojechał, na autostradę wyjechał, nic tam będzie głośne i to wszystko, no. No, ale to są Niemcy, nie? Także następne zlecenie mam. Mam jechać gdzieś tam do punktu jakiegoś tam i dla policji przestawić samochód źle zaparkowany. Rzadko kiedy można nagrać taką sytuację, słuchajcie, bo policja sobie tego nie życzy. Tak jak widzieliście tu przed chwilą na wideo, od razu podeszła policjantka do mnie i się pyta, co ja mam takiego na głowie, nie? Ja jej mówię, że dokumentuję, że w razie czego, żeby potem ktoś mi nie powiedział, że coś zepsułem i tak dalej, no to mam wideo nagrane, nie? No, takie kłamstewko, no. Wiecie, no sobie tego niektórzy nie życzą, nie? Policji tutaj w ogóle nie można nagrywać, także abyście nie wiedzieli, nie wolno kategorycznie. To nie to, co w Polsce, że jest tam osoba publiczna, to można ją nagrywać. Nie, policji tu się nie nagrywa. Wierzcie mi, nagracie policję komórką czy cokolwiek, to wam komórkę zabiorą. Serio, uwaga. Także podczas kontroli, jak tam niektórzy mówią, a ja ich nagram, co oni do mnie mówili. Nie róbcie tego, wierzcie mi. Komórkę schowajcie, nie ma nic. Te wszystkie kamerki samochodowe i tak dalej, pochowajcie, nie nagrywajcie tego, nie wolno policji nagrywać. Dobra, jadę na zlecenie i zobaczymy, co będzie dalej. Kurde, czekajcie, bo ja tu muszę wyjechać tak ten, wepchać troszkę. Muszę się wepchać. A się paskudnie wepchałem, no ale dzięki. Uwielbiam to. Jak się dużym samochodem jeździ, to masz wszędzie pierwszeństwo praktycznie. Bo się ludzie boją. Jedziemy. A, nie mam świateł z przodu. Nie wiem czemu. Dobrze, że dzisiaj mam dniówkę dzienną. Jakbym w nocy musiał robić, nie mam świateł. Chyba żarówki są dwie spalone, albo bezpieczniki popalone. Nie mam pojęcia, nie mam świateł.